indywidualnych mistrzostw Polski nie jedzie na żużlu. Zawodnik Sparty Wrocław w finale był szybszy od Przemysława Pawlickiego, Patryka Dudka i Jarosława Hampela. Polscy pływacy zdobyli 9 medali Mistrzostw Europy Juniorów, które w niedzielę zakończyły się w Netanii w Izraelu. Biało-czerwoni wrócą do kraju z 2 złotymi, srebrnym i 6 brązowymi krążkami. Ostatniego dnia zawodów brązowe medale wywalczyli Marcel Wągrowski na 400 metrów stylem zmiennym oraz męska sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym. Thierry Neuville wygrał 74. rajd Polski, 8. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Belg wyprzedził Nowozelandczyka Haydana Padona i broniącego tytułu Francuza Sebastiana Ogiera. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Ogier ma 11 punktów przewagi nad Neuvillem. Niemiec Marcel Kittel wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był dziś 32, a w generalce zajmuje 8 miejsce i traci do Thomasa 15 sekund. Maja Włoszczowska zajęła 6 miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odbyły się w Andorze, a na kolarskim torze w Pruszkowie Wojciech Żółkowski ustanowił rekord Polski w jeździe godzinnej. Przejechał 49 km i 470 metrów. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało mi się pobić ten rekord, że w ogóle udało się dojść do tego momentu, że mogę stanąć i bić ten rekord. Myślę, że fajnie jest bić takie rekordy i fajnie by było, jakby ktoś po mnie chciał poprawić ten rekord albo spróbować poprawić. I żeby przychodzili na takie wydarzenia kibice. Nie jest ich tutaj za wiele, a fajnie jest jechać w publice. Myślę, że moda na kolarstwo jest coraz większa i w najbliższym czasie Polacy będą chcieli oglądać takie wydarzenia jak te dzisiaj. Poprzedni rekord należał do Andrzeja Bartkiewicza i wynosił 47 km i 618 metrów, a rekord świata Brytyjczyka Bradleya Wigginsa to 54 km i 526 metrów. Został ustanowiony 2 lata temu na olimpijskim torze w Londynie. I na koniec pogoda. Przed nami pochmurna noc, z miejscami słaby przelotny deszcz, a temperatury od 10 do 14 stopni. Nad morzem silny wiatr. Jutro też sporo chmur, na północy i wschodzie przelotnie popada. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 23:10. Wieczór w Polskim Radiu 24. Nadchodzi poniedziałek, ale proszę spokojnie. Co tydzień przecież tak jest. Teraz będziemy jeszcze opowiadali o różnych sprawach, na przykład o takiej. W dzisiejszej audycji Edyty Poźniak, Polacy w świecie, mówiliśmy o powrocie księży z Syberii i o tym, jak będzie wyglądała współpraca parafii z Polakami w Rosji. W programie również o polskiej misji katolickiej w Argentynie. Zaczynamy jednak od działalności polskich mediów na Litwie. 25 lat temu po raz pierwszy w eter popłynęły polskie słowa z Wilna. W czwartek zorganizowano uroczystą galę, podczas której świętowano urodziny Radia z Nadwili. O historii rozgłośni jej znaczeniu dla Polaków na Litwie z jej dyrektorem Mirosławem Juchniewiczem rozmawiał Kamil Zalewski. Z dyrektorem generalnym Radia z Nadwili Mirosławem Juchniewiczem rozmawiał Kamil Zalewski. Ćwierć wieku to szmatę czasu. Zmienił się rynek radiofonii tutaj na Litwie. Zmienili się troszeczkę słuchacze, ale jedyna polska rozgłośnia na Litwie nadająca na falach FM w dalszym ciągu działa. Świętuje te 25 urodziny. Przede wszystkim słuchacze się zmieniają, zmieniamy się i my, więc kolejne pokolenie Polaków na Litwie jest wychowywane na falach Radia z Nadwili. Czy nie uczestniczy w tworzeniu tego programu, a przed nami cel dania zostają od czasu założenia naszej rozgłośni, czyli promocja muzyki polskiej, języka polskiego, dbanie o tożsamość narodową i oczywiście czynne uczestniczenie w życiu
gospodarczym, politycznym, kulturalnym tego kraju albo tego regionu. No właśnie, w jaki sposób Radio z Anglii uczestniczy w tym życiu gospodarczym, kulturalnym tego regionu i tego kraju? Przede wszystkim stawiamy sobie za cel, że jesteśmy mocno związani z Polską, więc przede wszystkim tutaj chodzi, jeśli mówimy o gospodarce, więc to są i połączenia, to jest i Rail Baltica, to jest eksport i import. Jeśli mówimy o strefie kulturowej, to tutaj przede wszystkim film i książka, teatr. To jest ważny element, który powinien na stale i jest na stale w Wilnie obecny, żeby Polacy tutaj na Gdańszczyźnie mogli obejrzeć, zobaczyć i uczestniczyć w tym życiu. Jeżeli chodzi o dostęp do polskich środków masowego przekazu, to ten dostęp jest tak naprawdę tutaj na Gdańszczyźnie dosyć mocno utrudniony. Jest co prawda telewizja Polonia, ale nie ma, tak jak w Polsce, innych kanałów telewizyjnych i podobnie, takiego nośnika promocji polskiej muzyki, również jak właśnie Radio Zadwiga. Podstawowym nośnikiem na Litwie są rozgłośnie o tradycyjnym działaniu, czyli to są fale ultrakrótkie, czyli efekt. Do tego dochodzą oczywiście nowoczesne technologie, platformy medialne. W tym momencie też możemy się pochwalić kanalami tematycznymi, które są skierowane ku młodzieży. Młodzież to tworzy i oczywiście w planach mamy poszerzenie inteligenckie portale, wielkie programowego, w których debatuje się kanały tematyczne, więc w końcu rozmowy na dosyć kameralnych spotkaniach, różnych grup, czy to wszystko, słowem, czy działalność pism idei i środowisk wokół pism skupionych, obecne technologie stwarzają wpływ na życie intelektualne w polskiej kulturze. O tym dzisiaj przez prywatny kulturalny, a także w drugiej części o jednej z idei, która kształtowała się w kręgu pisma presji jednego z tzw. polskich żurnali, czyli o idei mesjanizmu i w książce Liturgia Dziejów doktora Pawła Rojka, filozofa, socjologa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Klubem Jagiellońskim. Autor jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw zacznijmy od tego, jak się idee kształtują w takich środowiskach, no bo chyba nie trudno zauważyć, że Polska jest dosyć dynamicznym rynkiem idei, jeśli tak można powiedzieć. Mamy kwartalniki, pisma, portale z lewej strony, takie nawet radykalnie lewicowe, jak Krytyka Polityczna, jak Nowy Obywatel, który także sytuuje się na lewo, ale skupiony jest chyba w przeciwieństwie trochę do Krytyki Politycznej bardziej na kwestiach socjalnych, społecznych, materialnych wreszcie, niż na kwestiach obyczajowych. Mamy liberalne portale i pisma idei, no to przede wszystkim byłby chyba portal Kultury Liberalnej, ale także Liberté, kilka jeszcze innych środowisk moglibyśmy wymienić. No i mamy te konserwatywne, tradycyjne, wspomnę presję 44, Fronda Lux. Cieszymy się, no i mamy w końcu jeszcze pisma religijne, takie jak Znak, jak Kontakt, który ukazuje się w internecie i skupia, jeśli tak można powiedzieć, młodą inteligencję katolicką, lewicową. Czyli katolicy, można dostać zawrotu głowy od tej mnogości, a przecież nie wymieniłem wszystkiego. Tylko pytanie podstawowe brzmi, po co nam tak obszerny rynek idei, po co nam te wszystkie środowiska i debaty, które się na łamach tych pism toczą. No rzeczywiście, to jest pewien element osobliwy polskiej kultury, właśnie obecność takich środowisk intelektualnych, które nie są bezpośrednio powiązane ani z polityką, ani z jakimiś koncernami medialnymi, ani z instytucjami akademickimi, a mimo to wydają pisma, tworzą idee, dyskutują na poziomie akademickim, który dotyczy kwestii społecznych, politycznych, kulturowych, religijnych. To jest pewna osobliwość, to jest jakieś dziedzictwo wschodnioeuropejskie, to jest element, który powinien być chroniony, tak samo jak Puszcza Białowieska i zabytki przyrody i kultury polskiej. To jest coś niezwykłego, bo żywe środowiska debatujące, dyskutujące. Po co nam to jest potrzebne? Proszę zwrócić uwagę, tak? Jakby ogromna część naszego świata, w którym żyjemy, politycznego, czy nam się to podoba, czy nie, została wymyślona przez ludzi,
którzy byli związani z takimi pismami. Nie wiem, Donald Tusk jest ciągle w Radzie Redakcyjnej Przeglądy Politycznego, bardzo ważnego pisma jeszcze mającego rodowód pozycji demokratycznej w PRL-u. Także to jest jakby środowisko, które gdzieś z tylnego siedzenia, bo to nie są rzeczy, które są powszechnie znane i mają wielkie nakłady. Natomiast w tych dyskusjach wytwarzają się pewne idee, wytwarzają się pewne pomysły, które potem meblują głowy polityków i ostatecznie wpływają na to, co się dzieje w Polsce. Albo może powinien powiedzieć, wpływały i robiły to wszystko, ponieważ chyba my do czynienia z pewnym procesem, w którym ta wspaniała flora intelektualna troszeczkę jest zagrożona. A czym jest zagrożona? Zagrożona jest trochę, no to jest choroba całego dyskursu publicznego w Polsce, ale niestety też czasami trochę nieroztropnie to nasze pisma poddają się takim procesom. To jest choroba po prostu tabloidyzacji i jakby sformatowania przekazu do internetu. Niestety tak się składa, że bardzo często długie teksty intelektualne i analityczne słabo się sprzedają w internecie, więc jakby jest taka niebezpieczna pokusa do tego, żeby za tydzień w Lwowie będzie marszałek senatu Stanisław Karczewski i chce skontrolować budowę domu polskiego. Formatować w sposób, według niego są duże nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji. Z kolei wspólnota polska, która odpowiadała za realizację inwestycji, skarży się, że nie otrzymała od senatu 4 milionów złotych na dokończenie budowy. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Fedusia. Dom Polski w Lwowie miał powstać na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest portal, który zaczął publikować treści bardzo błahe i bardzo wojownicze w swojej treści. Właściwie dzisiaj jest oczywiście Sonda Lux, która nawet zmieniła nazwę po to, żeby się nie kojarzyć z tym portalem, ale jakby to są dwa jakby inne kody, inne rejestry nadawania. Tak? I nagle się okazało, że ten sposób nadawania internetowy, bardzo taki powierzchowny i wojowniczy, on nagle pożarł intelektualne środowisko, intelektualny dorobek wspaniałego czasopisma. Chyba coś podobnego byśmy... Jednym z głównych elementów programu tej wizyty była kwestia budowy domu polskiego. Docierały do komisji niepokojące sygnały, że są jakieś opóźnienia związane z tą inwestycją, więc chcieliśmy się temu przyjrzeć bezpośrednio. Rzeczywiście pierwotne założenie było takie, że dom powstanie w momencie, kiedy ta inwestycja została uruchomiona, czyli w 2015 roku. Było założenie, że budowa domu polskiego potrwa około 2-3 lat i przyjęto taki powiedzmy umowny termin, że być może czy to trochę nie jest sztuka dla sztuki, na uroczystości obchody stulecia niepodległości. Dziś już wiemy, że na pewno ten termin nie wchodzi w grę. Będziemy rozmawiać, rozmawialiśmy na miejscu z wykonawcą, z firmą, która zajmuje się budową, rozmawialiśmy z przedstawicielami, jasne, tak, z panem konsulem generalnym, z przedstawicielami konsulatu, z Polakami, osobami zaangażowanymi też w tę inwestycję. Zamierzam jeszcze przed wakacjami w lipcu, poczekają nas jeszcze dwa posiedzenia, zwołać posiedzenie komisji, to już jest wprowadzone do programu. Natomiast poświęcone tylko i wyłącznie tej sprawie, że oczywiście będziemy zapraszać przedstawicieli organizacji, które biorą udział w tej inwestycji. No i mamy nadzieję usłyszeć jakieś wyjaśnienia, mamy nadzieję, że pochyli się wspólnie nad tą sprawą. Będę prosić pana marszałka Karczewskiego, marszałka senatu, o rozmowę w tej sprawie. W trakcie tej wizyty dowiedzieliśmy się, że pan marszałek planuje również wizytę w Lwowie związaną właśnie z tą inwestycją, więc jakby oboje zaopatrzeni. Jeśli się nad nim nie zastanawiamy, no to przyjmujemy coś, co zostało wytworzone przez kogoś i robimy to nieświadomie. Tak, to nie ma życia nieintelektualnego, tak? Ono zawsze będzie przyjmowało pewne rzeczy jako oczywiste, natomiast będzie to robiło bezrefleksyjnie. Tak więc jakby tak naprawdę, nawet jeśli nam się wydaje, że debata publiczna jest pozbawiona jakichś większych przemyśleń i debat na temat na najważniejsze tematy, to to nie jest przypadek. Trudno w tej chwili orzekać w 100%. Jest to efekt pewnego modelu, który rzeczywiście ktoś kiedyś przemyślał i ktoś o nim dyskutował. Tak, także nie da się uciec, myślę, że dokładną wiedzę będziemy mieli po posiedzeniu komisji, po wysłuchaniu stron, po wysłuchaniu osób, które są zaangażowane w tę inwestycję. Wiem, że zostały przyznane w tym roku środki, kolejna pula środków na tę inwestycję, ale też z uwagi na fakt, że obecny projekt różni się od projektu, który był brany pierwotnie pod uwagę, w związku z tym uległa zmianie również kwota, która potrzebna jest na
sprawy, które naprawdę jeden przykład, który bardzo sugestywny, to jest koniec lat 90. i zmarginalizowane środowisko warszawskich młodych konserwatystów, którzy spotykają się w prywatnych mieszkaniach i wiązają dyskusję o Platonie. Tam jest Dariusz Karłowicz, Dariusz Gawin, Marek Sikorski, tak, tego typu ludzie. I oni, to są doktoranci wtedy, bardzo młodzi jeszcze, prawda? I oni dyskutują na różne tematy. Jest tam Tomasz Mersza. I między innymi dyskutują o kompletnie abstrakcyjnym, jak się wówczas wydawało, koncepcji, mianowicie polityce historycznej. Mówią, że Polska powinna zastanowić się, jakie wątki z historii są istotne, że to jest pewien element budowania tożsamości, że to nie można tej sfery zostawić samej sobie, ponieważ wtedy będziemy nieświadomie realizować narracje jakieś inne, podsunięte przez kogoś innego, jakby dyskusje kompletnie oderwane do życia, tak? Kanapowe, mało publiczności, tak? Do żadnego, wydawałoby się, do żadnego wpływu na to, co się dzieje w Polsce. No i nagle, w wyniku różnego rodzaju zbiegu okoliczności, nagle to środowisko zaczyna, znajduje możliwość działania i bezpośrednim rezultatem tych dyskusji, które były właśnie oderwane i abstrakcyjne i niepotrzebne, no to jest oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego. Ogromny zwrot jakby tożsamościowych, którego wciąż jeszcze nie rozumiemy tak naprawdę, co się właściwie wydarzyło, ale niesamowity proces nie tylko myślenia o polityce historycznej, ale także jakby myślenia o tożsamości narodowej, o tym, w jaki sposób wyrażać patriotyzm i tak dalej, to wszystko zaczęło się gdzieś tam w tych prywatnych mieszkaniach, gdzie dyskutowali tam panowie. Ale kiedy mówimy o tych środowiskach i pismach idei, to datujemy z tutaj początek, albo narodziny właśnie w latach 90. po transformacji ustrojowej. Czy jednak w Polsce to nie jest jakaś starsza tradycja? Dzisiaj presja od pewnego czasu posługuje się logiem, które niegdyś związane było z krakowskim znakiem. Czy to jest takie świadome nawiązanie, także w sensie samego skrzynka danej refleksji? Te środki, które były wcześniej przekazywane, nie były w wystarczający sposób oczywiście, to są dalekie tradycje, chcemy, żeby tam polskie wierwowie zostały dane jak najszybciej do użytku. To jest nasz cel, nasz priorytet, o to bardzo zabiegaliśmy i będziemy bardzo zadowoleni. Koszt całej inwestycji we Lwowie szacowany jest na 42 miliony złotych. Jeżeli budowa się przedłuży, jej cena może wzrosnąć. Z kolei obecne zobowiązania wobec wykonawcy firmy ABZ sięgają ponad miliona złotych. To jest Polska i rosyjska, tak? Na Zachodzie takie czasopisma bardzo często są o wiele bardziej specjalistyczne i o wiele bardziej czy akademickie, czy właśnie związane z jakimiś instytucjami. Natomiast taki oddolny ruch intelektualny właśnie tych ludzi, którzy spotykają się w kawiarniach czy prywatnych mieszkaniach i dyskutują i coś z tego się tworzy, to jest bardzo specyficzne dla naszego kręgu. No jasne, można mówić o znaku, można mówić o więzi, tak, ale przecież jeden z najbardziej wpływowych pism, które ukształtowały polską politykę, to była paryska kultura. Tak, to jest dokładnie to samo. To kultura, w której były eseje polityczne, w której były kwestie literackie, w których były opowiadania, poezja, tak, to wszystko się tam mieszało i to był typowy, inteligencki produkt właśnie grube czasopismo, które poruszało najrozmaicze tematy, wszystko się tam mieszało i pewnego czasu bardzo liczą na to, że do tego przedsięwzięcia dołączą inne polskie parafie. Grzegorz Maciek. Także idee dla mnie największą siłą tego projektu jest modlitwa. Bardzo jej potrzebujemy. To z tego duchowego zaplecza wyrosły na pewno wspaniałe dzieła. Mówi biskup Ale może wydać się zgoła dziwaczny Józefa Wilczusku. Mesjanizm przecież kojarzymy głównie z kulturą romantyczną, z pewnym rodzajem odnalezienia się Polaków w zaborach, także dodaniem oszupy, by nie rzec z pewnego rodzaju kompensacją, która nie była zdrowa i w warunkach wolności na nic się nam nie przyda. Dlaczego zatem młodzi intelektualiści powracają do mesjanizmu? Ba, mesjanizmu doszukują się u największych myślicieli polskich XX wieku, w tym Jana Pawła II. O tym już teraz z doktorem Pawłem Rojkiem, filozofem i socjologiem związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz pismem Presję. No właśnie, panie doktorze, jak to jest z tym mesjanizmem? Po co dzisiaj wracać do tego romantycznego upiora? I oczywiście to wszystko będzie się też wiązało z właśnie wzajemną wymianą o
bardzo skomplikowane, ponieważ nasz sposób myślenia o mesjanizmie i jakby reakcje, bardzo ostre reakcje, jakie wywołuje to pojęcie wśród ludzi, jakby nie, one są wytworem pewnej sytuacji historycznej, w której jesteśmy. Tak, to znaczy, no mówiąc wprost, czasy PRL-u i edukacja PRL-owska, która dotyczy pokolenia naszych rodziców oraz czasy lata 90. i edukacja III Rzeczypospolitej, która dotyczy nas, one jakby nieprzypadkowo zniekształciły pojęcie mesjanizmu. I teraz to, co jakby jest zadaniem obecnie właśnie intelektualistów Nowej Polski Wolnej, jest to, żeby zacząć po prostu myśleć na nowo o tych wielkich tematach, ale jakby już bez tego ciężaru, który wywołuje nasza historia. Tak? To znaczy, jest wreszcie okazja, żeby naprawdę zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło, bo my, to jest moja teza, jakby starałem się zrobić dużo, żeby pomóc tej sytuacji, my po prostu nie rozumiemy naszego dziedzictwa. My nie wiemy, o co chodziło w większości wypadków. Tak? Nie rozumiemy, nie łapiemy, o co chodziło tym wszystkim Mickiewiczom i Słowackim, co ich tak ożywiało, dlaczego to było takie, do czego zmierzali, tak? To wszystko jest jakaś małe okruchy tej kultury, tak? I one zostały potrzaskane przez historię Polski bardzo ciężką. I teraz mamy okazję do tego, żeby spokojnie zastanowić się, o co tam chodziło i jak bardzo nasz świat, w którym żyjemy, nasza polska tożsamość, polska kultura, także współczesna, jak bardzo ona jest jakby zbudowana na tych fundamentach, które gdzieś tam znalazły wyraz w tym romantycznym mesjanizmie. No to dobrze, o co zatem chodzi w mesjanizmie? Podam dwa przykłady, bardzo, myślę, że bardzo ciekawe i jakby dla mnie jest samo to odkrycie było trochę szokujące. Dwa przykłady zupełnie osobiste. Mnóstwo z nas było w harcerstwie. Ruch harcerski to jest coś, co jest jakby dosyć popularne, rozpoznawane. Mało kto uświadamia sobie, że harcerstwo, polskie harcerstwo, ze swoimi osobliwościami, na przykład z abstynencją, tak, która jest bardzo mocna i jakby unikalna. Stałki na świecie jest bardzo liberalne pod tym względem. Polskie harcerstwo od samego początku było bardzo restrykcyjne. Ale to skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że polskie harcerstwo dziedziczy pewne idee, pewne praktyki, wzorce zachowania od organizacji, które miały wyraźnie mesjanistyczny charakter. Eleusis, Wincentego Lutosławskiego, była taka organizacja w Krakowie na początku XX wieku. Którzy przybyli tu za chlebem, oni bezpośrednio inspirowali się romantycznymi mesjanistami, chcieli, żeby Polska odzyskała niepodległość, żeby stała się nowym narodem, jakby bardzo uduchowionym i przez to formowali młodzież w duchu właśnie służby dobru wspólnemu i jakby elementem tego była dyscyplina, która wiązała się z abstynencją. I to potem przyszło harcerstwo. Tak. Ludzie, którzy byli w harcerstwie, kompletnie nie uświadamiają tego, jak bardzo mesjanistyczny to jest ruch gdzieś tam u samych początków. Tak? Drugi przykład. Moje dzieci chodzą do przedszkola, do ochronki w Krakowie, sióstr służebniczek, którą tą ochronkę i to cały ten zakład założył Edmund Bojanowski w XIX wieku. No taki działacz społeczny z Wielkopolski. Znowu. Wydaje się to bardzo dziwne, tak? Ale jego inspiracją do tego, żeby założyć przedszkola, sieć przedszkoli, było to, że on chciał realizować Królestwo Boże na ziemi. I uważał, że pierwszym krokiem, który trzeba wykonać w tym celu, to jest kształcić dzieci. To znaczy, dzieci są, jak odpowiednio wychowamy dzieci, to zmienimy świat, zmienimy najpierw Polskę, potem świat, jakby świat będzie bardziej sprawiedliwy, bardziej Boży. Tak, jakby dobrze, ale jest to, mówimy, że w najlepszym razie o korzeniach jakichś współczesnych instytucji, natomiast nie odpowiada to nam chyba na pytanie, do czego nam mesjanizm dzisiaj. Dzisiaj w Polsce, w której stawiamy sobie za cel modernizację kraju i bardzo często mesjanizm wydaje nam się jakimś przeżytkiem, czymś archaicznym, czymś,
co w zasadzie z modernizacją jest sprzeczne. Jeszcze ma 29 największy pomysł, największa intuicja, największy pomysł, największy patos mesjanizmu polskiego to wcale nie jest poczucie wybraństwa narodu czy coś takiego. Nie, nie, to są jakieś szczegóły, które tam towarzyszą, ale wcale nie są istotne. Najważniejsza sprawa, która ożywiała cały ten ruch, to była wizja czegoś takiego, że my Polacy, no i też może inne narody, możemy stanowczo zaprotestował przeciwko zrealizować w naszym życiu społecznym, politycznym, gospodarczym pewien wzorzec, pewien ideał etyczny, moralny. Możemy zrobić po prostu bardziej sprawiedliwe społeczeństwo oparte na miłosierdziu, na miłości bliźniego, na braterstwie. Oni to nazywali w tym żargonie, co się posługiwali, mówili, że to jest zbudowanie Królestwa Bożego na ziemi. My po prostu możemy zbudować bardziej chrześcijańskie społeczeństwo na ziemi. To jest główna sprawa. Wszystkie pozostałe kwestie, tam Towiański, Napoleon, jakieś szaleństwa, które tam były, to są drogę na tym świecie ze osobniki, tak? Tego w ogóle to nie należy do istoty. Najważniejsza sprawa było poczucie tego, że my możemy kształtować historię według pewnego wzorca etycznego, wzorca moralnego, że możemy po prostu zbudować lepsze społeczeństwo. Tylko tu znowu się wypada zgłosić zastrzeżenie. Budowanie społeczeństwa opartego o ideały chrześcijańskie, to się od razu ludziom, którzy nie są związani z Kościołem, kojarzy z pewną opresją. Co zatem w takim społeczeństwie działoby się z innowiercami albo niewierzącymi? No, mnóstwo, tak, to jestem absolutnie świadomy jakby niebezpieczeństwa tego języka, ponieważ bardzo łatwo nieżyczliwą interpretację, bardzo łatwo dostrzec w pomysłach Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Cieszkowskiego i tych wszystkich innych wspaniałych autorów, oczywiście Jana Pawła II, jakoś tutaj groźbę teokracji i tak dalej, ale nie, to byli Polacy, tak? Oni byli dziedzicami polskiej wizji wolności, polskiego dziedzictwa tolerancji i poczucia, że owszem, sfera publiczna wymaga odniesienia do religii, wymaga oparcia na fundamentach transcendentnych, natomiast właśnie z tych fundamentów wynika konieczność szanowania sumienia wszystkich uczestników życia społecznego. To jest fantastyczny skład zasad Mickiewicza, taki dokument, który Mickiewicz przygotował, coś w rodzaju odezwy, ma też kilka punktów, które miały służyć jako początek programu politycznego. I w tym składzie zasad jest właśnie bardzo mocno, że Polska musi się oprzeć na prawdziwej religii, czyli na katolicyzmie, ale zaraz potem jest o tym, że Żydzi starsi bracia to są nasi starsi bracia i że ma być wolność religijna i że w ogóle jakby dowartościowanie kobiet, tak, to wszystko jakby nie było sprzeczności, tak, znaczy oni uważali, że właśnie oparcie porządku na zasadach religii jest najlepszym gwarantem tego, że była wolność sumienia i jakby gwarancja swobód za swobodę ludzi, to gdzieś to wszystko, jak spojrzymy na ten cały ruch, gdzieś to wszystko właśnie kumuluje Janie Pawła II. To jest absolutnie fantastyczna historia, jakby też z boku patrząc, tak, że jakby on stał się dziedzicem tego całego marzenia, tego całego ruchu, a jakby realizacją tego w pewnym momencie stał się ruch Solidarności. Znaczy oni bardzo świadomie widzieli swoje zadanie w sposób zbudowania lepszego, bardziej sprawiedliwego, bardziej bożego społeczeństwa w Polsce. Przy czym jakby to było traktowane z dobrą wiarą, tak? Znaczy tutaj jakby od razu się nie zapalamy, nie powinni się zapalać drodzy żółte światło, że sobie grozi to jakimś strasznym totalitaryzmem. No nie, no po prostu ojciec Jerzy Twaruk, historia jest nasza, jest naszym tworem i możemy próbować tutaj coś zmienić. Chwilę do Jana Pawła II, który w końcu jest głównym bohaterem pana najnowszej książki Wrócimy. Najpierw jednak chciałbym przywołać jeszcze dwa zasadnicze zastrzeżenia wobec mesjanizmu, bo wspomniał pan na początku naszej rozmowy na ten temat, że to w jakiejś mierze komuniści próbowali zdyskredytować ideę mesjańską, ale w końcu polski mesjanizm miał także swoich potężnych przeciwników, nie komunistów w XX wieku. To z jednej strony Witold Gombrowicz, który pisał w swoich dziennikach, że Mickiewicz, że to on teraz będzie nowym właśnie Gombrowiczem,
Zdrowiec będzie nowym Mojżeszem, który wyprowadzi Polaków z tego królestwa egipskiego, które jest królestwem właśnie niewoli zafundowanej nam przez Mickiewicza, niewoli mesjanistycznej zatem. Chyba należałoby to tak widzieć. Dąbrowicz nawoływał do tego, abyśmy się przestali widzieć jako społeczeństwo czy naród szczególny, abyśmy powrócili do w pewnej mierze do takiego ideału sarmackiego, a więc bycia panami z pierwszej Rzeczpospolitej, bycia szlachcicami, którzy czują się pewnie u siebie w swoim domu i w związku z tym nie muszą czuć się kimś szczególnym, bo po prostu są u siebie i żyją sobie spokojnie. Z drugiej strony Czesław Miłosz był ogromnym przeciwnikiem mesjanizmu, jak wiemy, i ten z kolei krytykował mesjanizm z pozycji chrześcijańskich, wskazując, że mesjanizm to herezja, bo jeżeli w chrześcijańskiej teologii to Chrystus jest Mesjaszem, to innego Mesjasza już być nie może. Czy to Mesjasza pojętego indywidualnie, czy Mesjasza zbiorowego, jak chociażby naród polski, a zatem wszelkie wizje, które widzą w naszym narodzie Mesjasza, są sprzeczne z ortodoksją katolicką. No to oczywiście mamy wielkie dyskusje dotyczące absolutnie fundamentalnych kwestii teologicznych i filozoficznych. Jakby tutaj no to jest wszystko trochę skomplikowane. Jedna rzecz tylko, znaczy na pewno jest tak, że to zjawisko mesjanizmu to jest rzecz, która trwała bardzo długo i była bardzo złożona. Tam jest komponent filozoficzny, jest komponent teologiczny, jest, nie wiem, jest właśnie różne organizacje, instytucje. No niewątpliwie, absolutnie nikt się tego nie będzie wspierać, wielokrotnie to się przemieniało w swoją karykaturę. Tak jakby cierpiętnictwo, poczucie wyższości dlatego, że nas biją, że znowu przegrywamy, to wszystko było chorobliwe, tak, nie, na pewno. Tak, natomiast ja bym nie mylił mam wiele sympatii do tego, co mówi Dąbrowicz o Polakach, bo zgadzałbym się z nim w tej krytycznej części bardzo często, tak? To znaczy niewątpliwie te aberracje, które gdzieś tam wyrastały na gruncie mesjanizmu, to jest coś, co jest godne krytyki i tutaj mogliśmy się zgodzić. Natomiast krytyka aberracji mesjanizmu, różnych patologii, które się z nim wiązały, nie powinna jakby przesłaniać tego pozytywnego wnętrza, które się tam kryło, pewnego niesamowicie pociągającego programu przemiany świata, który jakby nadaje, jakby zakreśla pewne cele przed społecznością, które są jakby nadają sens temu życiu zbiorowemu. Tak? Kolejny rozpływacz kulturalny już za tydzień. Do usłyszenia. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Mamy przecież szkołę polską. Mieli 3000 zeszytów Polski, która już nieprzerwalnie Paweł Łykki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na, jak się rzekło, w powiększeniu, czyli będziemy rozmawiać o polityce międzynarodowej. W naszym studiu pierwszy gość, pan Adam Balcer, analityk Instytutu Wizy Europa. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Następny szczyt NATO odbędzie się latem przyszłego roku w Brukseli. O tym poinformował sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Na początkowo planowano, że szczyt sojuszu odbędzie się w Stockholmie. Prezydent Turcji Erdogan miał nawet zapraszać poszczególnych przywódców, jednak część państw członkowskich, a Turcja oczywiście też jest w NATO, była przeciwna z powodu łamania demokratycznych standardów w Turcji. Źle się dzieje cały czas na linii NATO, Unia Europejska, Turcja, no ale wydaje się, że wina leży jednak po stronie Turcji. To wszystko zaczęło się od tego nieszczęsnego puczu. Ja myślę, że nie zaczęło się od puczu, natomiast na pewno to pogorszenie sytuacji w Turcji. Pamiętajmy o tym, że jest to kraj, który w tym momencie według Freedom House, organizacji amerykańskiej oceniającej systemy polityczne na świecie, która dzieli kraje na wolne, częściowo wolne i niewolne, no już jest blisko do tego, żeby zostać relegowana do kategorii krajów niewolnych. Jest zaawansowana jako kraj częściowo wolny. 10 lat temu była na granicy uznania za kraj w pełni wolny. To dobrze pokazuje, jaką ewolucję przeszła Turcja. I to pogorszenie sytuacji nie zaczęło się wraz z
puczem, no ale wiadomo, że coś bezprecedensowego stało się po tym puczu, dlatego że mamy najwięcej na świecie dziennikarzy w więzieniach w tym momencie w Turcji, stu kilkudziesięciu, że mamy sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zostali wyrzuceni z najróżniejszych instytucji państwowych, że mamy około 60 tysięcy ludzi w więzieniach. Niektóre bardzo ważne instytucje zostały bardzo poważnie osłabione i mamy do czynienia z polowaniem na czarownicę, stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej. Władza wykorzystała ten nieudany pucz jako bardzo dobry pretekst do czystek i pozbycia się wrogów politycznych. Ale pamiętajmy, że to też jest kwestia tego, co dzieje się w Turcji, nie tylko w wymiarze samego puczu, tylko jak w którą stronę zmierza ten kraj w wymiarze biowym. Właśnie nastąpiło to referendum, referendum prezydenckie, wprowadzanie systemu hiperprezydenckiego i przykład niedawno Parlament Europejski, Komisja tego parlamentu przyjęła olbrzymią większość głosów przez aklamację raport oceniający relacje Unii z Turcją, wzywa Unię Europejską do tego, żeby bezwłocznie zawiesiła negocjacje, które w dużym stopniu właśnie oczywiście szerzone są w tym momencie wyrzucane. Maria Wieczorkiewicz rozmawia z Legią Wasiem, tajemnym z Londynu, nie kończą się, bo dawno nie został otwarty z żadnym razem, więc oczywiście to wszystko pokazuje, że dlatego, że nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nagroda literacka powstała w 1951 roku, była podpisana dla tych pisarzy, którzy pozostali na Obczyźnie w wielu różnych krajach, na obu kołach i miała dać im jakiś parasol, obronić się przed samotnością, zachęcić do twórczości literackiej. Takie były przyczyny tej nagrody. Ona była jedną z kilku nagród w polskiej diasporze. Były późniejsze, jak na przykład późniejsza nagroda wiadomości, czy też nagroda kultury paryskiej, ale żadna z nich nie przetrwała. Nasza jedna ma niemiły prezes Związku Pisarzy Andrzej Krzyczynowski, ma mocne gendy i do tej pory przyznajemy te laurety Wawrzyny literackie. Tak się złożyło, zupełnie nieoczekiwanie, nie zaplanowaliśmy tego, że w tym roku dla Brazylijczyków trzech polskich pisarzy mieszkających w Brazylii wręczyliśmy ją w Warszawie. I to jest nagroda za popularyzowanie literatury i kultury polskiej na świecie. Można powiedzieć, że większość pisarzy, poetów tak naprawdę właśnie też o to chodzi, o promocję naszej literatury, naszej kultury, szeroko pojętej kultury. Tak, ale to jest nagroda, którą przyznajemy dopiero od połowy lat 90., kiedy powstała w 1951 roku. Miała zupełnie inne założenia. To było promowanie i pomaganie pisarzom emigracyjnym, którzy osiedlili się i byli zmuszeni do mieszkania poza Polską. Rozumiem, że chodziło o wsparcie finansowe także. Chociaż nie tylko, prawda, bo to jednak sprawa prestiżu, promocji określonej twórczości. Czy dzisiaj ta nagroda również się łączy z pewną prestiżą? Nasza nagroda jest bardzo skromna i zawsze była od początku. Któryś z pisarzy napisał o tej nagrodzie: korzyść wielka, a zysk niewielki. A wiadomo, że zawsze ten załącznik finansowy jest ważny. Kiedyś to było kilkadziesiąt funtów, teraz jest dużo więcej. O nagrodzie literackiej właściwie zasadniczo świadczą dwa czynniki. Realna strona i skład wszelki. W tej chwili mamy doskonały skład wszelki. To są ludzie akademicy, pisarze mieszkający w różnych miejscach na globie, znający się na literaturze emigracyjnej i śledzący to, co powstaje za granicą. Proszę powiedzieć trochę o samych środowiskach pisarzy tworzących poza granicami. Czy do związku przybywa młodych pisarzy, młodych poetów? Pamiętam, w roku 1990
głosowali obywatele Turcji mieszkający w Niemczech. Niektóre miasta niemieckie zdecydowały się na to, żeby nie pozwolić na występowanie polityków tureckich. My słusznie obawiając się, że ten konflikt wewnątrz turecki może się wzmocnić na udolnych. Ta społeczność turecka to nie jest monolit. To najzróżnicowane wewnętrznie rzeczywiście jest też to jest problem, że Turcja jest krajem bardzo, bardzo podzielonym. To referendum pokazało pół na pół. Możliwe, że zostało lekko podkręcone i tak naprawdę ta druga opcja, czyli na nie ta przeciwna Erdoğana, że ona wygrała. Ale że ten sukces być może jest taki wspomagany. Tak, szczególnie pamiętajmy, że to referendum nie było przeprowadzone w tych normalnych warunkach i to znowu jest źródłem napięć, ponieważ Parlament Europejski jasno powiedział, że istnieje poważne prawdopodobieństwo, podejrzenie, że doszło do sfałszowania. No właśnie, ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed tym referendum, że nagle do naszego związku zaczęli napływać młodzi ludzie. No i mamy w związku pisarzy, członków, którzy mają po 40 lat mniej, którzy chcą z nami się identyfikować i stąd ideą starego związku, ponieważ związek pisarzy i ten obecny zarząd czuje się spadkobiercą tego, co było na początku działalności. Aczkolwiek oczywiście demonstracje organizuje duże marsze, tak, opozycja za karę do marsze sprawiedliwości, odwołując się do nazwy partii, tak, ludzie idą z hasłem Adale, czy po polsku sprawiedliwość, tak jak nazywa się partia Orbana, tylko prowadzi te demonstracje opozycja, tak, jest pytanie, jak będą zachowywać się radykalni Kurdowie, bo są ze strony oświadczenia, że teraz nie ma mowy o jakichkolwiek rozmowach i stylu Kurdów, polityków, dziennikarzy z więzieniach, no to w takim razie chcecie eskalacji, to proszę bardzo, my możemy być najbardziej radykalni, to mówię, uderzyć w ludność cywilną, na przykład w turystów, tak? No, pamiętajmy o tym, że sytuacja ekonomiczna Turcji to nie jest najlepsza. Turcja, bądźmy szczerze, robi wirtualną księgowość w tym momencie, bo zmieniła metody liczenia PKP, co mi się okazało, że ma wzrost ekonomiczny, tak? Natomiast widzimy w innych wskaźnikach, że no przeżywa problemy i to powoduje, że przy tych wszystkich napięciach, jakie są, to z obie strony są jakoś, czyli Unia i NATO, a Turcja z drugiej strony na siebie skazane. To znaczy, że z naszej perspektywy Turcja jest istotna jako ten kraj, który jest buforem między nami a Bliskim Wschodem, w którym przebywa ponad 3 miliony uchodźców. To rozumienie przeciwnie do tego zawoła, że uważamy, że powstrzymamy Związek Pisarzy, który dostarcza parasol, pod którym mogą ci pisarze mieszkający w Argentynie, Brazylii, Unia Europejska przekazuje pieniądze na utrzymanie tych uchodźców, tak? Ale jest tak, że a druga sprawa jest taka, że no, Turcja ma świadomość, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, że no jej pozycja bardzo osłabła. Liczą się Rosja, Iran. Widać, jak liczy się Arabia Saudyjska, tak? Która stawia Katar pod ścianą. No to pamiętajmy o tym, że najbliższym sojusznikiem Kataru w regionie jest Turcja. I Turcja ma problem, tak? Że widzi, że Arabia Saudyjska z Egiptem, z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi stawia pod ścianą Katar. Turcja traci swoje przedpole. No ale my rozmawiamy o państwie bardzo ważnym, które jest bardzo ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powiedziałem o tym, zaczęliśmy tę rozmowę od informacji, że szczyt nie odbędzie się w Stambule, będzie w Brukseli, żeby było jasne. To nie było tak, że ktoś dał Turkom obietnicę, że ten szczyt na pewno będzie. Temat pojawił się na poprzednim szczycie i Turcja zaczęła lądować. To się okazało, że nie uda. Ale wcześniej rozmawiała Maria Wieczorkiewicz. A teraz jednak świat się zmienił. Wieczór w Polskim Radiu 24. Zachodu tak zwanego do Turcji się też musiało zmienić, bo prawa człowieka to jest podstawa, fundament funkcjonowania zachodnich demokracji. I teraz pytanie, jak pan sądzi, jaka jest przyszłość Turcji i jak to może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo właśnie w kontekście Katarzyna Ogańska. To jest
kluczowa jest kwestia w przypadku Turcji kurdyjska. Zobaczymy, jaką politykę będą prowadzić Kurdowie po tym, jak zakończy się w północnej Syrii walka z państwem islamskim. Mamy do czynienia z 10 tysiącami świetnie wyszkolonych, doświadczonych w walce z sukcesami, którzy też są uzbrojeni przez Amerykanów. Czy Amerykanie będą w stanie wpłynąć na nich, żeby oni... Mamy ślepą uliczkę w Turcji. Rozmowy nie mają sensu tak naprawdę z perspektywy kurdyjskich nacjonalistów. Dominuje przekonanie, oni mówią o tym wprost, czy liderzy PKK, Turcja rozumie tylko argument siły. To rzucił szybki? Tak. Mamy taką sytuację, że w ramach tak bardzo niestety to państwo pod rządami Erdogana przyjęło tą narrację nacjonalistyczną, żeby zdobyć część elektoratu tych nacjonalistów, żeby zagłosowała na ten podczas referendum. Po drugie, walczy z Kurdami, ich koalicją polityczną, partią tą główną nacjonalistyczną, prawda, HDP, lewicową jednocześnie. To w tym momencie trzeba uderzyć, jeśli utrzymuje się taką strategię, jaką się uda, to się uderza w mediach, zamyka się dziennikarzy, zamyka się stacje, zamyka się radiowe, telewizyjne, no to oznacza, że uderza się w kurdyjski język, w kurdyjską kulturę, tak? Teoretycznie pod hasłem, że to jest tylko polityka. No i następna kwestia, no to ta polaryzacja. Turcja pozostaje krajem pękniętym, w którym nawet my, znając doświadczenia naszego z Ukrainy, patrzymy na Ukrainę, mieliśmy 2004, no i mówiono, oj, po tym pomarańczowej rewolucji to będzie już stagnacja, bierność i tak dalej. No minęło 9 lat i mieliśmy Maj. Tutaj też może pamiętajmy, że w 2013 były kocioł w rzekach, którzy mówią, że to nas bezpośrednio dotyczy, bo mamy liczną społeczność zorganizowaną w okresie tureczką, gdzie też jest parę partnerów zaoroczysz jakimś takim w miarę komunistycznym akcentem. Czy pana zdaniem jest jeszcze miejsce na rozmowy, na opamiętanie się? Moim zdaniem on w tym momencie jest coś takiego, że wewnętrznie on jednak ma pewną przewagę z tego powodu, że no kontroluje narzędzia represji typu służby, policja, instytucje typu prokuratura. Więc jest coś takiego, że on nie jest w stanie zdominować społeczeństwa całego. Ma to ma szans, ale z drugiej strony jak patrzy na to, to ta społeczeństwo, które jest przeciwko niemu, ta część jest podzielone też wewnętrznie, tak? I nie ma opcji na razie, nie widać czegoś takiego, żeby on został, żeby była szansa na to, żeby doszło do jakiegoś, prawda, zmiany władzy w Turcji. Natomiast coś takiego, że pogorszenie sytuacji wewnętrznej, pełzający konflikt i tak dalej, to wszystko pozwoli. To, co jest niestety, znaczy jeśli chodzi o nasze relacje z Turcją, to jesteśmy skazani na takie relacje z krajem, który tak naprawdę jest taką bardziej cywilizowaną, łagodną wersją Rosji, z którą jakoś też musimy utrzymać relacje. No to nie są to dobre, no nie, no im perspektywy. Może jesteśmy skazani na to, że jesteśmy w stanie skupcować w jakichś konkretnych kwestiach, natomiast te relacje, tak jakie były powiedzmy 10 lat temu, no to możemy zapomnieć. No to jest trudno, tak? Na świecie pyta. Adam Barcer, analityk Instytutu Wizer Europa, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. W tej chwili, przed kryzysem, to podobno trochę się osłabiło, ale teraz znowu jest jakaś tendencja zwyżkowa. W sztukę zaczęły inwestować fundusze inwestycyjne. To znaczy traktować to jako lokatę kapitału. Proszę państwa, i te wywidowane ceny milionów dolarów za niektóre obrazy, gość, kasa, czy na przykład właśnie poloka, to jest skutek tego, że pompowane są tam ogromne pieniądze, to są lokaty. Świata. Długoterminowe, tak? Bo taki obraz wiadomo, że można trzymać zamknięty NATO, ale i on przenosimy się nie, do raczej, raczej nie straci na wartości. Też kraje NATO zgodziły się na zwiększenie sił w Afganistanie, by no i mamy taki efekt, że te obrazy często są pozamykane w sejfach, w bankach, w jakichś biurach, w funduszu inwestycyjnych. Ludzie w ogóle z nimi nie obcują, więc pytanie jest wtedy, no ale na razie szefowie resortów nie przedstawili konkretnych ofert w krajach Rosjanie do kresu ogłoszenia decyzji przez Donalda. Pod sejfem, znaczy w sejfach, to nam nie wiem, czy ja mam się zakończył misję bojową w Afganistanie w 2014 roku. No i teraz trwa
nie ma żadnego. Jak na niego? No bo sztuka jest wtedy, kiedy jest dzieło jest odbiorca, tak? Po prostu, no to tak jakbyśmy wystawili sobie spektakle przy zamkniętych drzwiach przy pustej widowni, tak? A czy jesteśmy w ogóle w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto decyduje o wartości tej sztuki? Tak, to właśnie w tej książce jest świetnie pokazane, to znaczy to są takie zaklęte koło na wzajem napędzające się strony, które z jednej strony kreują twórcę i teraz o ile na przykład się mówiło o tym, że trzeba było uczestniczyć przynajmniej operacjami, żeby zobaczyć, czy twórca będzie wyjątkowy, czy jego sztuka będzie czymś nowym, to w tej chwili wręcz kreuje się twórcę sztuk plastycznych po to, żeby się ich sprzedać. Na przykład, a po co jest nam sztuka w ogóle potrzebna, skoro zastępcza tyle? Takie mamy czasy, że po prostu generują się pewne nowe zjawiska i problemy, ale czy sztuka nas wręcza problemy? No gdzieś może to jest jakiś efekt uboczny, ten to zapytałem, ale z drugiej strony, a nie wyobrażam sobie, żeby żyć bez sztuki. Człowiek jest człowiekiem, bo jest wrażliwy na piękno, samym na sztukę. Myślę, że życie bez sztuki jakiekolwiek, no cóż, wiadomo, że nie wszyscy chodzą oglądać sztukę, nie wiem, czy w muzeach, galerii, ale przecież są do teatrów, oper, filharmonii i tak dalej, ale jednak ludzie z tą sztuką tak czy inaczej się spotykają, o tym bardziej w takim spopularyzowaniu sztuki. Nie jest dobrze. Właściwie przegrywamy tam. To jest jakaś taka imanentna część życia i potrzebna po prostu. Mimo, że problematyczna, to jednak konieczna. To przedstawienie, oprócz tego, że opowiada o sztuce, opowiada również o relacjach i o ludziach, tak jak już pan wspomniał, pochodzących z różnych środowisk. Właścicielka obrazu, historyczne świadczą przeciw. Pamiętamy, nie pamięta jeszcze, ale kiedy Anglicy walczyli z Afgańczykami po pierwszej wojnie światowej, mówili również, że zwiększenie liczebności wojsk pozwoli im wygrać, przegrywali z ludźmi znacznie słabiej wyzbrojonymi. Operacja w latach 70. 80. Rosji Sowieckiej przeciwko Afgańczykom zaczęło się od niewielkiej liczby ochroniarzy i korpusu interwencyjnego. Potem okazało się, że ogromne ilości wojska zostały tam wyzwane z Rosji. Długa zmysłem, własnymi zasadami z ulgą logiki opartej na wykształceniu na intelekcie po prostu. Natomiast w pewnym momencie się okazuje, że obydwoje są niepostępnymi w ich ustawach. I potem nagle się okazuje, że obydwoje dzięki temu spotkaniu mogą zmienić to do fazy perspektywy. No bo właśnie tak najpierw rozbijają się tej drugiej osobie. Ale w pewien sposób te terminacje się przypominają to po pierwsze, a po drugie gdzieś tak jest. Oczywiście absolutnie różne historie życia mówią, że tak po ludzku się do siebie zbliżają w momencie, kiedy zaczynają sobie opowiadać o wypuszczaniu takiego, trochę opowiadają z jednej strony, a trochę tak po prostu w pewnym momencie, kiedy ta rozmowa już staje się głębsza, idą w niej dalej, to zaczynają sobie opowiadać o jakichś częściach swojego życia i nagle się okazuje, że no cóż, jedno, czy człowiek jest niższy, czy zwierzę, to zazwyczaj jego życie ma wrogi i dołki. I tak po ludzku, po prostu Anglicy, ktoś Rosjanie, ktoś może pozwolić sobie człowiekiem, nieważne, czy jest coś tam w sferze diametralnie innej. Czyli pomimo że pozornej niezgody, lesbii postaci się przyjaźniają. Tak, można powiedzieć, to oczywiście tak słodko się nie kończy. Natomiast rozmawialiśmy też o tym, że on wychodząc z tego jej domu, to mówiąc banalnie, trochę zatęsknił za nią momentami. Tak po ludzku, po prostu. Czy możliwe, że przyjdzie taki dzień, że pomyśli sobie, kurczę, ciekawe co tam u niej. Jak będę w okolicy, to zajrzę. Narcyzyony świetnego przedstawienia, które po tego tygodnia to chwilę mieszkoniowuje. Nawet aktora, który gra na główną rolę. To właśnie przedstawienie było tematem rozmowy mojej i Jakuba Kotyńskiego, który był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Również Pani bardzo dziękuję i Państwu również. W Afganistanie teatr nasz widzimy ogromne. To jeszcze taka informacja na dobrą, choć brzmi to jak kogoś myślę, że najwyraźniej nie mniej jest to już kolor bliskie linie, czy bliżowa kolumbia, zdarzają plany przebicia wszystkich siedzących samolotów. Pasażerowie będą stali podróże samolotem, stały przy tak najbardziej dostępnym terrorystycznym dla klasy operacyjnej lotu. Pojedyncze są znacznie bardziej krwawe niż poprzednio. Mówiliśmy 90 ofiar w jednym zamachu. Już czas jest Janka Mafiawicka, nie ma. I to z tej babki, co z tej prawa. W zamachach w Europie ginie czasem kilkanaście osób. To jest straszne, ale to wywołuje ogromną dyskusję w Europie, ogromny problem. Tymczasem tam mówimy wciąż.
wciąż o setkach ofiar takich zamachów. Tam każdy zamach jest setki ofiar, z reguły to są cywile, chociaż tak dowie opowiadają, że będą godzili głównie żołnierzy, policjantów i przedstawicieli reżimu. Mają do końca to jest dobry wieczór. Co więcej okazało się, i tu już tam w tych programach, że również zakandydat Gorzowie 15 pojawi się w Afganistanie, obejmuje część terytorium afgańskich i część straży pożarnej. Co więcej, okazało się, jest od dawna tu powiadomo, teraz zaczynają mówić o tym sami przedstawiciele rządu afgańskiego, tutaj pojedynczy temat strażaków, żeby się mogli później przekazać na miejsce bezpieczne, żeby mogły inne służby wejść do środka. Nie będziemy musieli demontować kibice na tej świątyni, jak również latarnie, czyli ten element, gdzie jest pojedynczy złot, lub wysokościowej zielonej góry. Byli umorzy ocenili sytuację, jak to wygląda, będziemy potrzebowali ciężkiego sprzętu w postaci dźwigów 70-metrowych. Jak to do kapitana już szpura, strategiczny minister Rowy Wózdów Górskiego są już przygotowywane do przeprowadzenia akcji demontowania kibice. Do pożaru katedry doszło wczoraj wieczorem podczas obchodów w dniu Gorzowa. Niedługo świętować jubileusz 760-lecia istnienia. Wszystkie wydarzenia odwołano. Pięć osób jest poszkodowanych, w tym czworo dzieci. Po wypadku doktorowego doszło na wystawie Morskiej i Krzyżowej. Jedną z atrakcji zabawek wyciągi hydrauliczne, z którego uczestnicy podziwiali panorama miejscowości. W pewnym momencie zderzka wraz ze znajdującymi się w koszu osobami spadła na ziemię. Wewnątrz kosza był strażak i czwórka dzieci. Jak wynika z tych ustaleń, złamał mu się jedno z sprzętów dźwigu. Wiemy o tym, mówiliśmy wielokrotnie w audycjach, że w wysokości około 4-5 metrów rządów, a nie tylko rządów, organizacji, kraju sprzyja kalifatowi mniej lub bardziej otwarcie finansuje, ogromne pieniądze idą, w związku z tym, dopóki mają to wsparcie, tak naprawdę zawsze będą mogli przenieść się gdzieś, jak nie tylko do Afganistanu, bo oni będą próbowali podbić tereny pustyni syryjskich, przenoszą się do Jemenu, myślą w Jemenie zresztą, próbują podbić i wejść na teren pustyni na Jordanii. Krótko mówiąc, ta plama atramentu będzie się rozprzestrzeniała się tak zmieniło, że nastąpiło takie bardzo symboliczne wydarzenie. Początek spotkania na stadionie w Sankt Petersburgu to szybkie akcje czyliczyków grających tak, jak chcieli zamęczyć naszych zachodnich sąsiadów. Dopiero w 15 minucie Szlindrust i Draxler stworzyli pierwszą sytuację pod bramką przeciwników. 5 minut później Marcelo Dias gubi piłkę pod własną bramką, przechwytuje ją Timo Werner i wykłada Larsowi Stinglowi, a ten strzela do pustej bramki 1-0 dla Niemców na stadionie w Sankt Petersburgu. I ten błąd kosztował reprezentacji Chile utraty zwycięstwa. Drużyna niemiecka była Puchar Konfederacji i zainkasowała 4 miliony dolarów nagrody. Tylko pół miliona dolarów nie dostanie zdobywcy drugiego miejsca. Brąz w turnieju przypadł Portugalii, a czwartym miejscem musieli zadobyć Meksykanie. Ostwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta wola jest interpretowana w sposób dosyć dowolny. Allah tak chciał, nie ma sprawy, jeśli dla zwycięstwa sprawy Allaha będziemy musieli wysadzić pół Mekki, to wysadzimy również pół Mekki, to jest ta różnica. My rozumiemy innymi kategoriami, kalifat się posługuje innymi kategoriami, są to bardzo płynne i świat zachodni nie jest przygotowany do zwalczania kalifatu na murcie psychologicznym, politycznym, co kieruje innymi, to duży błąd, do tej pory tego nie rozumiemy. Co więcej, pamiętajmy, że Pakistan, który wspiera jego wywiad, wspiera kalifat, jest również sojusznikiem Amerykanów. I teraz wracając się z Pakistanem, nie mogą ani Amerykanie, ani Zachód, no bo to jest jeden z Iranów. Pamiętamy również, że Zachód kieruje, ma również konfrontację z Iranem, a skłócenie między szyitami i sunnitami jest jednym z istotnych osi konfliktu na Bliskim Wschodzie i w ogóle w Azji Mniejszej. Co więcej, i w tej sytuacji mamy ogromny problem, to jest to, że właściwie wszyscy mówią, no trzeba kalifat jakoś zwalczyć. I są różnice. Moskwa twierdzi, że należy podpalić las z jednej strony po to, żeby wygasić ogień z drugiej. Co robi Moskwa? Próbuje dogadać się i wspierać talibów, tych umiarkowanych, po to, żeby ich skonfrontować z tymi talibami kalifat jednocześnie załatwia swoje interesy. Zachód
skonstruowana, że jakakolwiek forma porozumienia czy dogadania się z talibami jest to zdrada i wasilenie rzeczyszkowa hodowli. Tu się jest konflikt. No może to nie mówię, że Rosja jest Zachodem, ale w świecie nieislamskim już są różne podejścia, już są różne rozbieżności. I co jest jeszcze gorszym na całej sprawie? To jest to, że tak naprawdę te rozbieżności grają na korzyść i talibów, i kalifatu, i wszystkich innych tych sił ekstremistycznych. To wróćmy do początku naszej rozmowy. Mają pojechać na wizę do Afganistanu, mają szkolić siły, o których mówimy, że na ich lojalność trudno liczyć, bo bywa różnie, prawda, z tymi żołnierzami. To jest tak, że na razie jeszcze nie ma decyzji, ale Stany Zjednoczone mogłyby wysłać około 3000 dodatkowych żołnierzy, którzy stali sojusznicy, nieco ponad 1000. To nie są imponujące liczby. To może cokolwiek zmieni. To są tylko szkoleniowcy, a mówiliśmy, że szkoleniowcy muszą wierzyć, że żołnierze przez nich wyszkoleni będą rzeczywiście walczyli z wrogiem, a oni strzelają nie słyszą, a ich plecy siłą NATO czy siłą rządową. Mówi się, że część również ludzi no, w rządzie nie dość, że jest skorumpowana, ale współpracuje mniej lub jawnie z talibami. Wreszcie kolejna rzecz. Pamiętajmy, że w Afganistanie w różnych okresach topiono setki milionów dolarów, topiono ogromne ilości broni, bez żadnego rezultatu. Część ekspertów francuskich już mówiła przed 3 laty, że tak naprawdę nie ma możliwości uratowania, w cudzysłowie, Afganistanu przed jakąś formą dominacji talibów. Tylko chodzi o to, że będzie na warunkach w miarę cywilizowanych, to jest trudno mówić cywilizowanych czy nie, czy będzie ta forma bardziej radykalna, czy mniej radykalna. Że jedyny wybór, jaki mamy, to pozostawienie jakiegoś diabła, ale takiego, z którym można rozmawiać. No, jeśli rozmowa w ogóle jest możliwa, no to też jest spory wokół tego się toczy. Ale tak naprawdę żadna forma rządu podczas interwencji Zachodu w Afganistanie nie udała się. Właśnie kolejni politycy albo zawodzili, albo przechodzili na drugą stronę. Pamiętamy, teraz się mówi o wielkim triumfie Bogu.